Siemang wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj ostatni odcinek ze Stick War 1, czyli naszej wojennej walki patyczaków. Bez dłuższego gadania, ponieważ nie chcę przedłużać tak sztucznie filmiku, klikamy ready i wchodzimy na teren No Man's, gdzie musimy przetrwać onslaught. Okej, zaatakował nas jakiś tribe, nie wiem czego, nie wiem zbytnio jaki ten tribe jest, zobaczymy co to mamy na... O, nie dość, że gigant, to jeszcze normalne wojsko, więc jest niestety dla nas niekorzystnie. Widać, że nasz gigant jest za 1400, nie za 2000, za 1400, więc jest nawet spoko, bym powiedział. Natomiast potrzebujemy szybko robić wojska, żeby go odepchnąć, ponieważ jak widać, no on się nie patyczkuje, on się nie patyczkuje, on na nas najeżdża od razu, on nie czeka, on po prostu nie mówi sobie, a wiecie co, poczekam z wami, wejdziemy na nich jedną wielką, zgraną ekipą, nie. On się po prostu rzuca, on się po prostu rzuca, on ma wypierdzielone na to, że idzie sam. Zobaczcie, jego wojska nawet do niego nie dołączają, one wciąż trzymają się z tyłu, z tymi słabymi maczugami i myślą, że jeden gigant, który wyszedł na nasze wojska, będzie w stanie nas powstrzymać. I to jest ich główny błąd. To jest ich główny błąd, który spowoduje, że po prostu przegrają to. Oni to przez tą walkę przegrają, a my będziemy mogli sobie spokojnie odsapnąć, zrobić sobie nasze wojska piękne, będziemy mogli zrobić sobie nasze własny gigant, naszego własnego giganta, który naprawdę będzie robił o wiele więcej niż ich gigant. No ale zanim do tego giganta uzbieramy, no to oczywiście trochę czasu minie, ale z racji tego, że będę teraz inwestował strasznie w górników, to powinno być to strasznie szybko dokonane, tak? Teraz poczekajcie, robię sobie jeszcze trochę więcej tych naszych mieczników. Robię tak, żeby było ich 16. I wydaje mi się, teraz mamy około 10 mieczników i około 6 górników. Więc powinien ten hajs szybko nam naprawdę przyjść. Czy idzie jakiś góral od nich? Żaden gigant od nich nie idzie, więc nie muszę jeszcze o to martwić. Ogólnie sobie mógł uzbierać te 2000. Ja potrzebuję 1200, 2600 potrzebuję hajsu. Jakbym to uzbierał, to mógł być i maga giganta. Może to by było dobre też rozwiązanie. To mogłoby też dobre rozwiązanie, ale zrobię najpierw giganta. Niech on sobie to po prostu się zacznie tworzyć i niech tutaj przyjdzie do nas. Bo zobaczcie, no jednak to trochę trwa, zanim jedno z tych wojsk się stworzy. Jak zrobię tego maga? Będą pójść po prostu do przodu, będą pójść po prostu do przodu i ich tam z przodu niszczyć, chociaż nawet takiej potrzeby po prostu nie ma w tej, w tym jakby modzie. No bo jednak tutaj musimy tylko trzymać, tak? Tutaj musimy jednak tylko trzymać, a nie pchać do przodu. Więc uwaga, hajsu na maga mamy zrobionego, ich wojska są do nas przychodzić, więc musimy teraz szybko się bronić. Oczywiście nasze wojska są tutaj, przynajmniej powinny być o wiele mocniejsze niż ich, chociaż widać, że no niestety nasze wojska tutaj trochę, no że jak powiem, zawodzą. Trochę bym powiedział, że zawodzą i to mnie trochę zaczęło martwić, ponieważ nie wiem, czy ten gigant będzie sam tutaj w stanie to wszystko uciąć. Tym bardziej, że zobaczcie, no naszych górników tutaj napiernicza. No za jakie skarby nagle tutaj nasi górnicy zaczęli umierać, pomimo tego, że tu mamy na początku naszego jakby giganta. No on jest jakoś zdecydowanie zbugowany, że on lubi chodzić sobie, na przykład ignorować totalnie wszystkie wojska, które są wokół niego. Naprawdę dużo napiernicza, tak? Dużo napiernicza, nie mogę powiedzieć, że nie. No ale wydaje mi się, że jest taki trochę useless. Tak troszeczkę Józef, tak trochę za mało robi. Troszeczkę chyba za mało robi, no ale na razie daliśmy radę to wszystko obronić. Zobaczcie, on się nawet nie słucha. On nawet nie chce się bronić, on ma gdzieś. Tak samo jak mag ma gdzieś to ustawienie defense, tak? Oni chcą po prostu stawiać do przodu, zaraz ich niszczyć wszystkich i dla nich to liczy się jedynie rozruba. Dla nich się jedynie liczy rozruba. I oni nawet nie chcą wygrać. Oni chcą zabić jak najwięcej osób, tylko po to, żeby mieć po prostu problem na koncie, że o, zabiłem w tej walce tyle i tyle. A to jest złe. To jest naprawdę złe, ponieważ no potem niestety jesteśmy trochę bardziej w plecy przez ten push. Czyli jednak nie wiem, czy tak bardzo się opłaca robić te wojska jako w ogóle nasze wojska, tak? No bo jednak stracimy strasznie dużo hajsu, stracimy strasznie dużo czasu na to, żeby po prostu ich zdobyć, a potem tak się szybko wypierniczają, no więc raczej sobie ich odpuszczę. Więc trochę szkoda, że tutaj to po prostu dałem upgrade w maga, bo tak trochę teraz to żałuję. W każdym razie dodam sobie HP Spirtonów. O, zobaczcie, jaki mam fajny teraz hełmik. Oraz w movement speed mieczników, żeby po prostu mieć większą mobilność oraz szybciej będziemy dobijać do naszych miejsc. Ok, destroy the light monument. Ok, robimy sobie szybko naszego górnika. Robimy sobie tutaj oczywiście standardowo na początku już dwóch mieczników. Ja mówię sobie zamknę okno, bo jest w pół do 23. Ja sobie siedzę przy otwartym oknie, a potem się dziwię, że jest mi, że jestem jakiś przewiany, czy jest mi zimno. I już widzę, że jest źle. Już widzę, że jest źle, ponieważ już tamte wojska mają łuczników. Czemu jest źle? Ponieważ no, znowu może będziemy tracić coś tylko dlatego, że chcieliśmy stać defensywnie, tak? No i zobaczcie, co z nami dzieje. Znaczy tego mieczyka teraz zniszczymy. Mam nadzieję, że nie dostanie strzały.
Dostał niestety strzały. No niestety dostajemy te wszystkie strzały na klatę. Na szczęście jest tylko tak, że no jeżeli do niego podbiegniemy, no to on od razu ginie. No ale ostatnio, od razu następny miecz, znaczy od razu następny łucznik do nas biegnie, więc tracimy kolejne wojska bezsensownie, tak? W ogóle nic z nimi nie zrobimy, a my je od razu praktycznie musimy stracić. No ale jest git, na razie jest git. Ponieważ ten łucznik tutaj zaraz po prostu zginie, zginął, więc możemy teraz się cofnąć do defensywy. Robimy sobie szybko czterech mieczników, żeby się bronić. Jeżeli nasi górnicy tutaj zdobędą nam wystarczająco hajsu, to możemy zrobić właśnie kolejnego nowego łucznika. Bo teraz skoro mamy w nich upgrade z damage'em, to może zaczną być jakoś bardziej użyteczne, tak? Czyli mam taką dziwną nadzieję. No i znowu oni też mają łuczników i to mnie znowu będzie martwiło. No zobaczcie, znowu tracimy naszą przewagę. Znowu tracimy naszą przewagę liczebną. Tak by było nas więcej, albo było nas równo. No ale niestety no, mają łucznika. No i to wszystko się po prostu przelicza na to, że oni mają tą jedną wielką przewagę, którą nie chciałbym, żeby mieli. Nie chcę tej przewagi. No ale niestety najwyraźniej zadaniem w tym podejściu jest po prostu cała ich puszowanie, że jeżeli będziemy stać defensywnie, skończy to nam po prostu konfrontacją z ich łucznikami, więc będę musiał atakować ich cały raz do przodu, nie możemy się zatrzymywać, najwyraźniej będziemy umierać przy ich monumencie od właśnie łuczników zza bariery, no ale najwyraźniej tak to musi w tym podejściu wyglądać. Robimy sobie jeszcze jednego górnika, żeby nam ten hajs szybciej przychodził. I mają giganta, który nas niestety tutaj, znaczy nam tutaj te plany niestety lekko pokrzyżuje. I zwiększyłem damage i nasz łucznik, który walił wtedy 6, znaczy wali 5, wali teraz po 6. Czy to był opłacalny upgrade? Nie był w żadnym wypadku. W żadnym wypadku nie opłaciło się w takim razie upgrade'ować naszego łucznika, ponieważ on dalej bije nic. Czyli dalej wydaje 400 golda na jakieś wojsko, które w giganta praktycznie nic nie wali. Chyba że to jest po prostu takie specjalne zrobione, że łucznik ma właśnie mało bić w giganta, a normalnie bije w normalne wojska. No tak by mogło być, niby jakaś taka logika by tutaj działała, ale chociaż nie mam żadnej pewności ani żadnej potwierdzenia, nie mam żadnego potwierdzenia co do tej reguły. No ale potrzebuję teraz zrobić naprawdę dużą ilość wojsk. Czemu? Ponieważ widzieliście, nadchodzi mag, który będzie spawnił całe te diabełkowe wojska, więc potrzebuję też uzbierać teraz hajs szybko na Spartanów, tak? Byli nasi nasi mocni bojownicy i trzymali nas w obronie. Bo jak widać, na razie ten mag wychodzi. Nic poza tym magiem nie wychodzi, więc na razie mogę sobie ten czas uzbierać z tych pleców, tak? Mogę stać sobie na tych plecach, nie martw się zbytnio tym, co się dzieje przed nami. Chyba zrobimy sobie na przykład kolejnych górali, znaczy górników. Zrobię sobie górników, oni będą... Halo? Aha, nie wiem, czemu oni pobiegli do tyłu, za cholerę. Oni podbiegną zbierać tam hajs. Jak nam zbieramy hajs, to może zrobimy własnego maga. Bo z własnym magiem moglibyśmy ich stanować, a to by się równało tym, że byłbym wtedy no, z jakąś tam większą przewagą, także oni by jednak byli stanowani i nie mogliby nas atakować. Owszem, on też może nas stanować, ale wydaje mi się, że nasze stany będą o wiele lepsze, z tego, że mamy jakby... Właściwie w każdej grze jest tak, że jakby na normalnym poziomie człowiek jako ja jest mocniejszy od komputera, nieważne jakie mamy wojska. Jeżeli wypuścimy sobie te dwa rodzaje wojsk, my będziemy to wygrywać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak jest nastawienie w grach. Żeby jednak nie było tak, że nie da się wygrać z różnymi wojskami z przeciwnikiem, więc no nie musimy się zbytnio o nic martwić. Tylko teraz tak, robimy teraz sobie szybko tego maga. On jak wyjdzie, to będziemy mogli wypuścić w końcu nasze wojska do przodu. Szybko tych mieczników nie da się robić. Dawaj, rób mieczników. Bo potrzebujemy ich w cholerę, mamy, zobaczcie, 20 wojsk, równe 20 wojsk mamy zrobione, więc więcej wojsk nie zrobimy, więc rzucamy się teraz do ataku i zobaczymy, ile w stanie będziemy tutaj napierniczyć, tak? Jak najwięcej ich napierniczą w tego giganta. Czemu oni w ogóle tutaj się bronią? Na co oni tutaj patrzą? Co oni tutaj próbują wymyślić? Czy co, że oni będą stali z tyłu, to niby będą bardziej pomocni, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Robię sobie kolejnych Spartanów, żeby oczywiście było ich więcej w naszej ekipie. Może na razie jest to trudno zrobić, ponieważ no, nasz mag cały czas tworzy tych małych, widełkowych wojowników, więc nie mogę zbytnio dokupić wojsk na to na limit osób, tak? Okej, gigant zginął, więc będziemy mogli w końcu zacząć puszować do tego maga, tak? A jak ten mag zginie, to w końcu nie będą oni tworzyć żadnych tych denerwujących małych widełków oraz nie będą nas stanować, więc teraz mamy w końcu możliwość do puszu do przodu, do ich monumentów, który i tak ma już tylko powiedzmy
jedną trzecią ilości życia, więc raczej damy radę to teraz szybko zniszczyć. No dawajcie, zobaczcie, zobaczcie HP leci. HP po prostu się rozpuszcza, no po prostu się topi jak lód w ciągu środku naprawdę gorącego lata. Znaczy wiecie, grubasek sobie loda i nagle mu się po prostu cały roztopił i spadam na dół. Nie wiem czemu akurat... Nie wiem czemu... Czemu ja obrażam grube osoby? Sam zaczynam tyć, żartowałem, jestem coraz chudy, patrzę na te łapy, no ja i tycie, na pewno. I chyba nawet mam nieogolone pachy, pokazałem to w kamerce, ale to już tam trudno. Dawajcie, dawajcie, niszczycie, o kurwa, zobaczcie jak my wojska straciliśmy. Co tu się stało? Czemu nagle nie mamy żadnych wojsk? Dawaj, dawaj Dziarek, dawaj Dziarek, musisz uciekać. Musisz uciekać do obrony, nie to co uciekać, ale co do obrony musisz się cofnąć. Chyba nawet nie będzie mógł zrobić, chyba na tego nie będzie mógł zrobić. On wypuści teraz sobie wojska i on po prostu nawet będzie dostał te wszystkie strzały na twarz, ale się nie cofnie. On po prostu teraz nie będzie chciał cofnąć i tyle. On ma to gdzieś, on ma to po prostu w jednej wielkiej, zardzewiałej pupie staruszka, że jak powiem. Okej, okay, może iść do ataku, może iść do ataku. On się w ogóle to jest zbugował, on się w ogóle teraz nie ruszy. Okej, okay, zginął. Zginął nam, więc już nie będzie nam żadną przeszkodą. Teraz tak, niszczymy teraz tego giganta. Jeżeli zniszczymy tego giganta, będziemy mogli ładnie zacząć znowu do przodu puszować. A jak zaczniemy puszować do przodu, no to oczywiście będziemy mogli w końcu to zwyciężyć. Ale nie wiem, czy nie potrzebuję zrobić paru łuczników. Ponieważ owszem, no te łucznicy nie walą dużo w giganta, ale walą zdecydowanie więcej i szybciej w magów, czy właśnie tych wszelkich widełkowych wojowników. Bo zobaczcie, jak mamy mało wojsk w tym momencie. No jest ich naprawdę mało. A my dalej nie możemy zniszczyć tego maga. A przed nami jest coraz to więcej wojsk, jest coraz to trudniej, więc musimy szybko dorobić sobie naszych mieczników. Dawajcie, no musimy dorobić łuczników. Róbcie, znaczy mieczników, kurna. Brońcisz teraz. I dawajcie, no brońcie i to musicie napięczać. Nie, no nasi górnicy, zobaczcie dokąd oni chcą iść, żeby kopać. Aż dotąd będziemy chcieli pójść, żeby kopać, więc to jest naprawdę tragedia w tym momencie. Bo będziemy tracić górników, a tak to nam hajsu nie będzie przybywać, więc jesteśmy w tyłku. Okej, okay, nie mają maga, więc może teraz nam się to uda przepchnąć. Czy jesteśmy w stanie to przepchnąć? No górnicy nie są dla nas żadnym problemem, ten łucznik też nie. I teraz możemy tutaj bronić. Po prostu tutaj bronić naszych górników. Ja zacznę robić tutaj jednego łucznika, uwaga. Łucznik zaraz się zrobi. Jest zrobiony łucznik, my dalej tutaj trzymamy górników, co nadchodzi? Sami górnicy nadchodzą, więc nie muszę się zbytnio martwić o to, że nie będziemy mieli zaraz tutaj żadnych moich wojsk. Dajemy kolejnego miecznika, dajemy kolejnych dwóch mieczników. Niech oni teraz się zrobią w tym miejscu jako cała zgrana ekipa. Jest od nich łucznik, więc trzeba zacząć puszować, o nie. Idzie gigant. I jak nie było od nich danego giganta, to nagle pojawiają się giganty. Skąd oni mają te pieniądze, co? Bo przed chwilą zabiłem wam każdego górnika, który w ogóle wyszedł z waszego warsztatu, tak? A teraz co? Nagle macie tyle wojsk? Genialnie. Naprawdę genialnie, że nagle potraficie zrobić sobie tyle wojsk z niczego po prostu. Jeżeli zniszczę tego giganta, to będę w stanie to wygrać jeszcze. Ale jeżeli ten gigant nam tutaj to przepchnie przed zdobyciem hajsu przez naszych górników, no to niestety jesteśmy na strasznie przegranej pozycji. Dawaj, no cofnij się górnik. Górnik już musi się cofać. Proszę. No i zabili nam górnika. Zabili nam górnika, a my mamy tutaj dwóch górników tutaj wraca z hajsem, więc jeszcze jakieś tam szanse dla naszych przeżycie są, chociaż strasznie małe. Musimy się cofnąć do obrony. Nie wiem, czy nie będę musiał znowu bugować gierki poprzez trzymanie w naszej bazie. Cofnijcie, musicie cofnąć i robić jak najwięcej wojsk w bazie. Górnik, proszę, uciekniesz. Mam nadzieję, że oni się znowu zbugują i nie będą walić w monument. Kurna, walą w monument. Walą w monument, więc to jest tragedia. To jest jedna wielka tragedia, bo my musimy to znowu tutaj obronić. A jak mam to bronić w momencie, gdy ja nie mogę zrobić sobie żadnych mieczników w bazie? God damn it. To jest chyba przegrana rundka. Chociaż gigant ginie. My jeszcze mamy szansę to chyba odepchnąć. Uwaga. Dawaj. Okej, okay, do przodu. Oj, no to sobie popałem do przodu. I nam monument ginie. Ginie nam po prostu monument. Nie wiem, czy jestem w stanie to jeszcze obronić w jakiś sposób. No owszem, mamy tutaj łuczników. Znaczy ten jeden łucznik jest w stanie to wszystko obronić. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie to cokolwiek to jeszcze obronić. Więc potrzebujesz połomieczników. Dawajcie, mieczniczy do przodu. Dawajcie, no niszczcie ich. Błagam, nie chcę go przegrać. No nie. Już przegraliśmy. Czyli jedno jest potwierdzone. Nie mogę skupić się na magu. Muszę po prostu zniszczyć ich tutaj bez żadnego pierdzenia się z magami. Po pierwsze, miecznicy.
miecznicy, którzy wylecą nam od razu do przodu. Oni będą tam się z przodu bić z łucznikami. Uwaga! Lecicie, i lecicie po prostu. Nie możecie pozwolić im tutaj miecznikom zrobić burdę w naszym domu. Chociaż jak widać, możecie im dać to zrobić. Bo nie możemy dać się w ten sposób, w żaden sposób obronić, więc jest naprawdę jedna wielka tragedia. Okej, kolejnych mieczników mamy tutaj do roboty. Ja potrzebuję tutaj mieczników, zdecydowanie. Myślę, że ja potrzebuję tutaj łuczników, żeby oni byli cokolwiek w stanie niszczyć na dystans. Przecież bo przed tym jak do nas dobiegają. Nawet się nie potrafię wysłowić zaraz tej cholery. Dawajcie nasi górnicy, proszę. Dobra, miecznicy do przodu. Łucznik zaraz tutaj będzie tworzony, jest tworzony łucznik. Dawajcie, niszczycie go, okej, zniszczyliście, więc ich łucznik ucieka. Nasi miecznicy tutaj do przodu pają, ale nie, to wróćcie się i się po prostu brońcie. Ja będę patrzył, kiedy on zacznie do nas biec. I wtedy zacznę na niego lecieć, uwaga. Lećcie, bo skoro on do nas leci, to my do niego po prostu polecimy. Nawet dwóch łuczników mają, więc robię sobie kolejnych trzech mieczników. Tutaj widać, że nasz miecznik no zdecydowanie szybko zginie, no ale nie mogłem na to nic poradzić. Niech nasz tylko łucznik trochę więcej robi. Niech nasz łucznik zacznie trochę więcej robić do tej cholery. Dajcie, no miecznik tutaj, znaczy łucznik tutaj zacznie coś napierniczać. No zaczniesz się zadawać jakiś większy damage. Okej, dobra. Tam się robi błąd, bo strzeli w górę strzałami. Czy jesteś tutaj, ty w stanie się obronić? Jest, dawaj. O nie, musimy się cofnąć. Zdecydowanie musisz się zacząć cofać. I tworzyć mieczników musicie, szybko. Czy to możesz się cofnąć? Ja wiem, że ktoś być wojownikiem, to zniszczy im górali, ale to, znaczy górników, ale to się nie opłaci nam w żaden sposób. Miecznicy. Dajcie, wielką armię mieczników muszę robić. Jak tylko zobaczysz, że ich łucznicy zaczną iść do przodu, to po prostu też puszczam nasze wojska. Potrzebuję też większą ilość łuczników u nas. Łucznicy. Okej, oni idą. Oni idą, więc my też ruszamy do przodu. Mamy szansę, mamy większą liczbę wojowników, więc okej, tam się cofają, więc my też się cofamy. My też się cofamy, trzymamy się z tyłu. Nie musimy do nich puszować. Możemy wciąż z nimi zwyciężyć. Dopóki oni nie puszują, o nie. Gigant nadchodzi. Nadchodzi gigant, nasz największy przeciwnik do tej pory. Uwaga, jeszcze nie puszczam naszych wojsk. Dawajcie. Miecznicy, jak najwięcej mieczników potrzebuję do tej walki. Żeby jak najszybciej go zniszczyć. Okej. Dawajcie, jeszcze jednego miecznika chcę zrobić. Okej, miecznik został zrobiony i lecimy. Znaczy został kliknięty. I czemu oni nie potrafią wejść całą armią w niego? Tylko połowa podchodzi, a połowa się broni. Nie rozumiem tego. Dawajcie, potrzebuję dużo łuczników. Potrzebuję dużo łuczników, którzy będą po prostu w niego napierniczać z dystansu. Oraz dużo mieczników, którzy będą walczyć go z bliska. Bo zobaczcie, jakie oni napierniczają tutaj mu damage. I idzie mag. Idzie mag, który chciał teraz tutaj dojść i nam coś zrobić. Ale my mu nie pozwolimy teraz tutaj cokolwiek zrobić. On nas nie zastanuje. Spoko. My go wtedy przez ten czas zniszczymy. I pchamy do przodu. Pchajcie po prostu do przodu. Mamy maksymalną ilość wojsk. Nie zrobimy ich więcej. Więc teraz musimy po prostu zacząć ich wszystkich destrojować. Musimy destroj ich kurna dupska, tak? Dawajcie. Dawajcie, nawet nie wiem, czy nie będę zbierał teraz na giganta, ponieważ to by mogło się nam opłacić. Choć nie wiem, czy będzie trzeba. Nie wiem, czy będzie w ogóle trzeba jeszcze to zrobić. Czy to nie jest wygrana? Nie, to jeszcze nie jest wygrana. To jeszcze nie jest zdecydowanie wygrana. Więc dorobimy sobie mieczników. Dorobimy sobie mieczników. Potrzebujemy zrobić maksymalną ilość wojsk. Dawajcie. Dawajcie ich tam wszystkich napięczać. Każdego miecznika, każdego górnika. I teraz monument. Zostawcie giganta, zaczniecie bić monument. Gdybyście zaczęli bić monument, to byśmy po prostu wygrali. A tak, skupiliście się na tym, że to nie trzeba było się skupiać. Owszem, gigant teraz zginął, ale jeszcze jest mag. Teraz jest jeszcze mag, który można uprzykrzyć całe życie. Ale. Czy to jest koniec? Mamy szansę to wygrać. Zostawcie górników. Po prostu zniszczcie ten monument. Czemu wy nie możecie się skupić na tym monumencie? No błagam was. Monument waszym nas priorytetem. Uwaga! Tak jest. Tak jest. Udało nam się wygrać ten level. Jest przed nami ostatni levelek. Tylko my teraz zwiększamy jeszcze bardziej movement speed naszych mieczników oraz zwiększamy damage od łuczników. On potrzebuje zwiększenia damage'u i wchodzimy w ostatni level. Destroy your enemy's monument. Last stand. Dobra, robimy od górnika, robimy razu mieczników. Czyli moje standardowe ustawienie na start. Okej, jest od nich łucznik, więc ja od razu lecę do ataku. Lecę od razu do ataku, żeby tego łucznika zbić, żeby on dostał za swoje, tak? Że skoro on sobie taki agresywny, to ja mu pokażę, co to jest agresja, tak? Pokazałem mu, co to jest agresja. Jeden hit w gościa i gościa już po prostu nie ma. Dawajcie, czy jeszcze nasze wojsko tu są w stanie wytrzymać? Były w stanie wytrzymać, więc cofamy się do naszego miasta. Dawajcie, zrobimy się do naszego miasta, robimy jednego łucznika, robimy jednego miecznika.
Jeżeli zrobimy sobie teraz górala, to nam się to, znaczy górika, to zresztą nam się to nie przyda. Dajcie, do ataku. Do ataku tego miecznika, żeby on tutaj nam zbyt wiele nie wyrobił. Tym bardziej, że za nim jest jeszcze, widzę, łucznik, więc on też musi dostać za swoje, tak? On ginie na hita, on ginie na hita od naszego miecznika, więc nie muszę zbytnio nim przejmować. Czy ja w ogóle teraz nie mam... Czy przypadkiem moi łucznicy zabiłem na hita ich wojsk? Czy to nie jest coś pięknego? Czy ja naprawdę teraz nie zwiększyłem aż tak tego damage, żeby w końcu uważać ich za dobre wojsko? To mi się podoba, to mi się zdecydowanie podoba, chociaż wydaje mi się, że jeden górnik u nas ginął. A nie, tu jest dwóch górników w jednej ekipie, więc nie mogę nic o tym, na ten temat gadać. Dawajcie, dawajcie, niszczycie i niszczymy dalej, niszczymy dalej po prostu. Niszczymy kolejne wojsko, tutaj łucznicy wam pomogą zdecydowanie. Dorobię wam zaraz tutaj jeszcze dwóch albo trzech łuczników i będziecie mieli po prostu ładne przepuszowywanie wszystkich wojsk. No może dwóch, to może przesadno, no jednego dorobię wam tutaj łucznika i resztę to będą po prostu miecznicy, którzy będą pchać jako jako ten frontline, tak? Uwaga, ile możemy zrobić hajsu? Dobra, hajsu zrobiliśmy sporo, więc mogliśmy sobie zrobić kolejne wojska teraz do ataku, żeby zniszczyć ich głupich łuczników, którzy myślą, że mogą nam cokolwiek tutaj zrobić. To jest jeden wielki błąd z waszej strony. Jeden wielki błąd z waszej strony, ponieważ my teraz spokojnie was przepychamy i zobaczcie, jaki oni mają wielki monument. To będziemy niszczyć rok. Ten monument w ogóle damage'a się nie dostał od nas. Ja myślałem, że my go tutaj napierniczamy, a on nie. On jeszcze żadnego damage'a od nas nie dostał, albo po prostu jest tak bardzo wytrzymały. Czyli ta walka może być naprawdę długą walką, patrząc potem, ile ten monument jest w stanie od nas wytrzymać. Zaraz się przekonamy, jak zniszczymy tego giganta, zobaczymy się... A nie, jednak to HP idzie szybko. Wydawało mi się, że to HP będzie leciało o wiele wolniej, ale dopóki go nie zaczęli atakować, no to nie można było zobaczyć tego damage'u. I zobaczcie, czy ten level nie będzie przypadkiem łatwiejszy niż poprzedni? A nie, racja, jeszcze ich ostatnia jakby fala wojowników tutaj wyszła i to może nam pokrzyżować całe plany, tak? Owszem, ten monument cały tutaj dostaje, tak? Bo ten, bo nie skupiałem się na niszczeniu maga, tylko waląc ten monument, nie wiem czemu. Wyjątkowo powiedziałbym, że teraz ten mag byłby lepszym celem. Ale jest git, jest zdecydowanie git, nie mamy żadnych zbytnio z nimi problemów, niszczymy nas ich ostatnie wojska i możemy wrócić do fokusowania monumentu. Uwaga, czy ten monument nas zginie w ciągu sekundy? Jeszcze jeden górnik? Przestańcie ich budować, przestańcie ich, moi przeciwnicy, budować i tak, ostateczny monument został zniszczony. Ja też dodałem dodatkowo kolejne wojska, ale poczekajcie! Czy ten monument, monument będzie jeszcze wojownikiem, którego musimy zniszczyć? Nie! Tak! To jest jeszcze wielki gigant, który musi zostać zniszczony, czyli dlatego było tak prosto. Dlatego wydawała się ta walka taka prosta, bo to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec naszej przygody. Jeszcze musimy zniszczyć tego wielkiego giganta, który owszem nie wydaje się być jakimś strasznym przeciwnikiem, który może tutaj dużo nam zrobić, ale na pewno jest w stanie nam tutaj trochę jeszcze tego damage'u w twarz przypierniczyć. No mało bo mało, ale ja muszę go jeszcze zniszczyć. Uwaga, czy on w ogóle będzie miał jeszcze jakąś pomoc? Czy wojownicy z tamtej ekipy czy coś tutaj przyjdą? Nie, chyba nie, więc nasz gigant polegnie w ciągu paru sekund. Uwaga, dostaje ten magiczny damage. Wojownicy z tyłu w ogóle nie dostają od niego żadnego damage'u i zginął. Zginął finałowy boss i wy... Nie no, muzyka jest świetna. Ja nie wiem, czy ktoś po prostu nie zaczął robić sobie... jako dźwięki tej jakby przygody, tej na wygraniu, ale daliśmy radę sobie, więc zobaczcie, że mamy tutaj naprawdę każdy czas pokazany z każdego levelu i oprócz tego, gdzie musiałem wykorzystać mój bóg, który mi się trafił, no to jednak każdy inny został przejśnięty normalnie, tak powiem. No oprócz tego chyba 11 levelu, gdzie spieprzyliśmy i musieliśmy powtórzyć, ale dałem radę to wszystko zrobić, więc wygraliśmy naszą gierkę Stick War 1, więc jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a już jutro widzimy się w kolejnej gierce. Najprawdopodobniej mówię Stick War 2, chociaż nie chcę niczego obiecywać, bo potem są ludzie, którzy piszą: a oszukujesz, miałeś nagrać już jutro to i to. Więc wolę tego uniknąć, więc nie wiem, czym się jutro widzimy, ale się na pewno czymś widzimy, więc ja się żegnam i to było na tyle. Siemanko, peace, yo!